imię Wojtek i kończę terapię. Jaką terapię, Wojtku, kończysz? Z czego leczyłeś się na terapii? Z jąkania. Ty też się jąkałeś? No, jąkałem się bardzo dawno. Czy pamiętasz siebie z czasów, kiedy się jąkałeś? Trochę. Trochę. A co pamiętasz z tamtych czasów? Czy odzywałeś się chętnie? Odzywałem się. Ale przede wszystkim przy mamusi i tatusiu, prawda? No. A przy obcych... I trochę mi to przeszkadzało. A jednak trochę ci to przeszkadzało. A co się zmieniło przez rok, kiedy uczestniczyłeś w tej terapii? Co się zmieniło? Co zauważyłeś, że się poprawiło? Że ja się nie jąkam. I się nie boisz. Odzywać, tak? Powiedz, czy potrafiłbyś w sklepie o coś zapytać i nie bać się? Nie. Nie bałbyś się, czy nie zapytał? Nie bałby się. Jeszcze byś się bał? No. Kupujesz sam. No. Zabawki i w... No takie rzeczy, które potrafisz kupić dla dziecka. Czy loda byś sobie dzisiaj kupił? Sam? Jakbyś dostał pieniążki od taty? No mam pieniądze. Ty masz swoje pieniążki, to kupiłbyś sobie loda, gdybyś miał ochotę? Nie wiem. Nie wiesz dzisiaj, czy miałbyś ochotę. Powiedz, Wojtku, co robiliśmy na tej terapii przez rok? Ćwiczyliśmy. Tak. Czy to było dużo ćwiczeń? Trochę. Powiedz, czy byłeś nieraz zmęczony tymi ćwiczeniami, czy nie? No, byłem trochę. Byłeś trochę. A powiedz mi, czy dzisiaj widzisz, że potrafisz wysiedzieć dłużej, być skoncentrowanym na lekcji? Bo jesteś uczniem, który kończy pierwszą klasę, ale zaczynałeś, jak miałeś ile lat? 7. Właściwie to chyba 6 latek miałeś, no, kiedy tę terapię zaczynałeś, no, prawda? Mhm. I teraz już mam 8. Teraz będziesz już w 8 roku. A teraz powiedz nam, czy z tatusiem ci się bardzo dobrze ćwiczyło? No. Świetnie. Tatusia, poprosimy o to, żeby powiedział, dlaczego z tobą przyjechał rok temu na tę terapię. No, jesteśmy tutaj razem, tak, z synem, bo Wojtek jąkał się. Jąkał się tak od 5 roku życia. No i co, problem się nasilał. No, nie dalibyśmy rady sami, a no, nic na tym jest. No i dlatego trafiliśmy tutaj do Szamocina. No i dzisiaj jestem z syna dumny. No, praktycznie nikt już z zewnątrz już problemu nie widzi. My też widzimy, że już sobie sam radzi. No, a przede wszystkim no, jest nadzieja, że już całkowicie z tego wyjdzie i nie wróci do problemu. Dlatego polecamy wszystkim tutaj terapię w Akacjowym Dworze w Szamocinie. Myślę, że jakkolwiek ja byłem sceptyczny, taki z natury jestem, to jednak można się przekonać, a przede wszystkim warto, tak? Warto swojemu dziecku pomóc. Czy to, co się proponowało na tej terapii w Akacjowym Dworze, pan rozumiał zasadność, rozumiał logikę tych działań? Tak. No, no, jest to tutaj wytłumaczone i można to zrozumieć, a jak się zrozumie, to można zrozumieć, że to jest skuteczne, tak? Na przykład widać, że to jest skuteczne. Jak u Wojtka jąkanie wpłynęło na jego zachowanie przed terapią? On sam problemu nie widzi. No to jest taki wiek, że dziecko problemu samo nie dostrzega. No niemniej jednak no, w kontaktach czy tam z nauczycielami, czy z dziećmi może mniej, bo dzieci to się bawią razem, ale taki wyobcowany się człowiek staje, no bo odcina się, tak? Nie rozmawia i ucieka od problemu. Mhm. Terapia kompleksowa, także i tu jest
relaksacyjna i widać podstępy. I dzisiaj Wojtek na zasadzie tych kompetencji społecznych radzi sobie już w szkole samodzielnie. Wspaniale. Czy pan jako tata jeszcze raz w sposób świadomy podjąłby się uczestnictwa z synem w takiej terapii, wiedząc już, ile trzeba było pracy w to włożyć, wiedząc, jak wygląda ta terapia? Znaczy, no jak najbardziej. Oczywiście, że tak, te no, ćwiczenia są wymagające. No my też, ja i Wojtek również jesteśmy leniwi, ale można. No, można to przezwyciężyć, no, a przede wszystkim no, warto, tak, i trzeba. No, trzeba pomóc dziecku. A czy po tej terapii i tata, i Wojtuś trochę pracowici się staliście? Tak. Jak no, myślisz, Wojtku? Miejmy nadzieję. Ja widzę, że ewidentnie poprawiła się i koncentracja, i pracowitość. No, wszystkie te cechy, bez których efekt tej terapii nie mógłby zaistnieć, prawda? Jeżeli ktoś przy okazji tej terapii jeszcze pracuje nad pracowitością, no to może być taka trudna, kompleksowa do potęgi entej ta terapia, ale dla chcącego nic trudnego, a całe życie nad sobą pracujemy. Wojtku, ja ci gratuluję pięknego sukcesu. Proszę powiedzieć, czy Wojtek się jąka na co dzień? Gdzieś tam pan słyszy jąkanie Wojtka? Nie, nie jąka się dzisiaj. Ludzie, czy tam nauczyciele, którzy go znają od czasu, jak on już jest na tej terapii, nie znają go z czasów wcześniejszych, to w ogóle nie widzą jakiegokolwiek problemu. No, wyróżnia się na plus, tak? Mówi lepiej niż inne dzieci, jego rówieśnicy. A jak sobie radzi Wojtuś z czytaniem, ponieważ my to... Czytać się nauczył, no czyta lepiej, tak? No, czyta, no, no relatywnie do swojego wieku to czyta płynnie. I dobrze lepiej, mi się czyta. Lepiej niż inne dzieci. I czy tego czytania też się nauczyłeś na terapii? Tak. A Wojtuś umiał czytać, kiedy przyjechał na tę terapię? Znam litery, pojedyncze słowa odczytywał. Nie, no nauczył się płynnie, tak? To się nauczył płynnie czytać. Bo my pół godziny dziennie przez cały rok ćwiczyliśmy specjalne zasadami czytanie, żeby potem być najlepszym w klasie. No to jeszcze raz gratuluję ci, Wojtku. Ja jestem bardzo dumna z tego, jak sobie poradziłeś, pomimo że na początku rzeczywiście było bardzo trudno, bo nic nie chciałeś ćwiczyć. Nie wiem, czy pamiętasz to. Ale dzisiaj jest wspaniale i o takim efekcie pani Bernadeta marzyła, żeby za rok usiąść i żeby Wojtuś był dorosły i nie wstydził się, tylko po prostu pięknie mówił. Wojtku, czy coś jeszcze byś pani Bernadecie powiedział? Dziękujemy pani Bernadecie. Dziękujemy, że mogę jej już zakończyć terapię. No to jest też twoja i tatusia zasługa. Ja tylko miałam wam pokazać, co zrobić, żeby się przestać jąkać. Wojtku, czy jest możliwe przestać się jąkać? Możliwe jest. I ty w to wierzysz? Tak, bardzo wierzę. Bardzo wierzysz. A czy wszyscy, którzy ćwiczą na tej terapii, mogą przestać się jąkać? Tak, mogą. I to widziałeś na własne oczy, że tak w grupie było? Tak. Największe jąkanie można wyleczyć, tylko trzeba po prostu pracować, ćwiczyć, oczywiście. Dziękuję. Brawa dla was, kochani, brawa.